pokrywało mgiełką grube soczewki okularów. Ida trzęsła się z przejęcia, a Marek przez cały czas ceremonii był po męsku opanowany i nie trząsł się wcale, choć naprawdę miał bardzo dużo śniegu w nogawkach i wodę w butach i nie mogło mu być ciepło w żadnym razie, nawet gdyby kościół był porządnie ogrzewany, a nie był. Ach, ten Marek, jaki on imponujący! Tchnęła Natalia w ucho Patrycji. Gabrysia była świadkiem Idy, świadkował także kolega Marka, a Pyza i Tygrysy